Cześć, pewnie nie wiecie, co to za samochód i powiem Wam, że ja gdybym nie jeździł na Węgry, to też bym nie wiedział. To Barkas B1000. Dalej Wam to nic nie mówi? Popatrzcie na te felgi. Felgi z Wartburga, podobnie jak sam samochód, też Barkas jak Wartburg pochodzi z NRD. Także zapraszam Was na spotkanie z tą bardzo rzadką furgonetką. Przed obejrzeniem filmu zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i wciśnięcia dzwoneczka powiadomień, co z pewnością wpłynie pozytywnie na treści tu pokazywane. Zapraszam Was również na mojego Instagrama i Facebooka, a teraz zapraszam na film. Wartburg, Trabant czy Barkas oraz IFA z samochodów ciężarowych. Te samochody, te marki samochodów były bardzo popularne na Węgrzech i dzięki temu właśnie mogłem jeszcze zobaczyć takie samochody w normalnym ruchu, nie jako pojazdy zabytkowe. U nas praktycznie niespotykane, u nas królował Żuk i Nysa, ale generalnie samochody, małe samochody dostawcze w krajach socjalistycznych no, nie były takimi bardzo, jakby to powiedzieć, to były samochody polityczne, bo ich produkcja rozpoczęła się dopiero po odwilży. Wcześniej wszystko ładowano na stary. Przemysł ciężki, duże zakłady pracy i ogromne ciężarówki. To był wyróżnik socjalizmu. A dopiero po 1956 roku zaczęły się nieśmiałe próby takich samochodów, produkcji takich samochodów. Chociaż w NRD wyglądało to trochę inaczej. To NRD miało wcześniej ciężaróweczkę Framo, taką jeszcze nawiązującą do lat przedwojennych swoją koncepcją. A później w 1961 roku zadebiutował Barkas. Ale Barkas nie przetrwał transformacji, ale o tym za chwilę. Na razie skupcie się jeszcze na designie tego samochodu. Patrząc na przód tego samochodu nie sposób się nie uśmiechać. Jest taki miły, pocieszny, jak z jakiejś kreskówki. Światła, no w ogóle design tego samochodu to są lata 60. pełną gębą. Chociaż na przykład tutaj już te zderzaki trafiły do Barkasa po roku 84, bo jest taka gumowa listwa. Ale generalnie cały czas to są lata 60. Bardzo sympatyczna mordka. Naprawdę wzbudza mega pozytywne emocje. Ale dobra, o emocjach powiemy sobie za chwilę. Na razie zobaczmy jeszcze ten samochód w całej krasie. Te światła pochodzą od Wartburga 312, chociaż egzemplarz, z którym dzisiaj obcujemy, to samochód bazujący w dużej mierze na Wartburgu 353. Tak, łącznie z napędem, bo Barkas jako jedno z nielicznych aut z naszego regionu Europy miało napęd przedni i silnik dwusuwowy. Tak, dwusuwowy. Tutaj ta wagonowa konstrukcja nadwozia spowodowała, że już silnik jest dostępny z wewnątrz, od strony kierowcy czy pasażera, tak samo jak na przykład w Nysie. Nie wystaje tutaj silnik, zresztą on jest bardzo niewielki. Zobaczcie na tą linię, tutaj mamy wywieczniki, bo to jest wersja w ogóle KB, czyli Kleine Bus, czyli po prostu po polsku mówiąc mikrobus. A tu jest zbiorniczek paliwa, ale nie myślcie sobie, że Barkas jest tak oszczędny, że taki kilkulitrowy zbiorniczek wystarcza mu do zasilania tego potężnego dwusuwa, żartuję. To jest po prostu zbiornik paliwa na ogrzewanie postojowe Webasto, tak jak w Zaporożcu, taki tutaj jest. No bo to był samochód taki, można powiedzieć, osobowy. Mikrobus, trzy rzędy foteli, zaraz sobie zobaczymy wewnątrz. I co ciekawe, Barkas mógł być sprzedawany osobom prywatnym i to było wielkie udogodnienie dla NRD-owskich rodzin wielodzietnych chociażby, bo w Polsce, powiem Wam z naszego podwórka, jak rodzina Steczkowskich wielodzietna chciała kupić Nysę mikrobus, to musiała zwracać się do posłów i żeby to się udało, zwracać się do wyższej hierarchii, żeby mogli sobie kupić samochód po prostu, który był potrzebny przy takiej ilości dzieci. W NRD Steczkowscy mieliby łatwiej, przynajmniej w zakresie transportu. Dobra, ale tyle tych muzycznych akcentów, chociaż nie, bo silnik, który tutaj pracuje, to prawdziwa muzyka. Niestety nie możecie go powąchać, ale zaraz go posłuchacie.
No, melodia tego silnika, tego dwusuwu jest nie do podrobienia. Każdy właściciel syreny Wartburga, o jemu się zakręci łezka w oku. No bo po prostu to są, wspomniałem jeszcze, ten zapach, którego niestety nie możecie poczuć. I to bynajmniej nie dlatego, że jesteście chorzy na najpopularniejszą dzisiaj chorobę. Po prostu nie ma takich możliwości technicznych. Szkoda, nie szkoda, jest jak jest. Ale posłuchajcie tej melodii, ten trzycylindrowy dwusuw o mocy 46 koni potrafił być na tyle mocny, tutaj były oczywiście inne przełożenia niż w Wartburgu, ale potrafił być na tyle mocny, że brał ponad 1000 kg ładowności, a tutaj w tym wypadku mamy 3, 2, 2, czyli 7 osób, ale pamiętajcie, że jeden fotel jest demontowany, żeby po prostu łatwiej było wejść do środka. Siedzimy tutaj sobie za kółkiem, bardzo cieniutka kierownica, nawet jak na ówczesne standardy, cieniusieńka. Jeżeli jeździliście Wartburgiem, ja jeździłem w jednym z poprzednich odcinków, tutaj macie link, no to poczujecie się bardzo, bardzo swojsko, bo szybkościomierz jest z Wartburga, wyskalowany też do 150 na godzinę. Tu mamy ekonomizer, elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa, temperatury, całe spektrum ikonek. Tu włącza się światła. Dwa razy, trochę jak w pralce starej. A tutaj jest właśnie światło przeciwmgielne przednie, światło przeciwmgłowe tylne. A tu jest oświetlenie wnętrza na górze. Tutaj wycieraczki, nawiewy. Deska cała jest pomalowana w kolorze takim młotkowym, czarny młotkowy. Taka specyficzna struktura tej farby jest, stąd też taka nazwa. A klakson tradycyjnie jest w rączce, więc tak to mniej więcej wygląda. Samochód jest bardzo szeroki, popatrzcie, ja jak się nie wychylę, o, dopiero się wychylę i dopiero mogę dotknąć tylnej szyby. Szerokość barkasa to jest ponad 1,80 m. Chyba 5 cm dokładnie. Na głowę no jest ok, chociaż bez jakichś luksusów, ale ciekawe byłoby porównanie chyba z Żukiem albo z Nysą Barkasa. Może kiedyś się uda. Muszę znaleźć jeszcze Żuka bądź Nysę. Także jeżeli ktoś coś ma w okolicy, to bardzo chętnie się spotkamy i może nakręcimy jakiś fajny materiał na temat porównania. Na pewno bez porównania w Barkasie jest ładowność, bo jest, tak jak powiedziałem, samochód mógł zabrać ponad tonę ładunku, a ma malutki silnik, 992 cm3 i zaledwie 46 koni mechanicznych. Nysa czy Żuk to miały silniki powyżej 2 litrów z Warszawy, 2100, więc no, czterosuwowe co prawda, ale jednak znacznie większa pojemność skokowa. Tutaj no zobaczymy, jak to jeździ jeszcze, bo też to takie gadanie, a jak się tym przejedziemy, to może nasze wrażenia będą inne, jeśli chodzi o prowadzenie i jeśli chodzi o właściwości dynamiczne. W ogóle, czy można liczyć na jakieś właściwości dynamiczne w samochodzie dostawczym na 8 osób z silnikiem Wartburga? Zobaczymy. Nim to jeszcze zobaczymy, to wielkim plusem tego silnika, w ogóle silnik znajduje się tutaj. Tak jest dostęp do silnika. To się taką blachę wyścieloną. O, tak to wygląda, tak wygląda pokrywa silnika w Barkasie. Dostęp do świec jest po prostu wzorcowy, do gaźnika, to już nie jest tak fajnie. No cóż, i tutaj ten lewarek generalnie bez pośrednictwa cięgieł wchodzi do skrzyni biegów, także precyzja zmiany biegów powinna być w teorii bardzo dobra, a jak jest w praktyce, zaraz się zobaczy. Jeśli chodzi o ten silnik, to miało to bardzo istotne znaczenie, umieszczenie go z przodu i napęd na przednie koła dla poprowadzenia linii załadunku, bo jest bardzo niska. Zresztą zobaczcie, pokażę Wam. W ogóle zobaczcie, jaka klamka jest fajna, a tutaj taka kieszeń. Dobra, idziemy do tyłu, bo to jest samochód dostawczy, a w dostawczaku najważniejsze są możliwości transportowe, nie? Tył nadwozia też jest taki uroczy, popatrzcie, tu akcenty z Wartburga 312. Te lampy są identyczne,
a to z kolei światło cofania i światło przeciwmgłowe z drugiej strony to efekt już modernizacji, ale modernizacje modernizacjami, piękny tył, troszkę mi się przypomina ta Skoda 1203, która była wytwarzana w Czechosłowacji od 1968 do 1999 roku, tak długo, chociaż Żuk jest i tak hegemonem. W każdym razie tam by światła takie bardziej przypominające Szkodę MB-czkę. Drzwiczki, za którymi znajduje się wlew paliwa, oczywiście 1 do 50 mieszanka. O, drzwi się otwierają i proszę bardzo, czym chata bogata? Mamy tutaj 3 foteliki, tutaj 2, ale tak jak mówiłem, oryginalnie tutaj jeszcze jest jeden fotelik, ale po prostu właściciel na co dzień nie przewozi tak dużo osób nim, więc wystarczy miejsca. Popatrzcie, jakie są tu artefakty w ogóle. Lizak. A nawet Ormo. Kto rozszyfruje w komentarzu jako pierwszy ten skrót? Czekam na waszą inwencję, na waszą pamięć albo wiedzę. Młodsi mają wiedzę, starsi mają pamięć. Jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, no cóż, to, że jest przestronne, to fakt, ale to nie była jedyna wersja zabudowy Barkasa, bo były też wersje skrzyniowe, były tak zwane towosy, były też wersje do zabudowy. Można było 12 różnych typów zabudów mieć właśnie na Barkasie. Pod koniec lat 80. podobnie jak w Wartburgu, także w Barkasie zastosowano silnik 1.3 Volkswagena. Z tym, że to nie pomogło i w 91 roku zamknęła się historia Barkasa. A teraz zobaczmy, jak jeździ Barkas. Jestem bardzo ciekawy, bo dwusów i dostawczak, jestem miłośnikiem dwusów. Dla tych, którzy nie wiedzą, mam syrenę, możecie sobie zobaczyć tutaj filmik, ale nigdy nie jeździłem nawet syreną Bosto, a co dopiero Barkasem, więc ciekaw jestem, czy ten silnik z Wartburga uciągnie tak duży samochód. Tutaj jest stanie, tak jak w Wartburgu, ale stacyjka jest po prawej stronie, nie jak w Wartburgu. Ależ ochoczo on się zrywa do pracy, no. To co, jedziemy, nie? Pas bezpieczeństwa bezwładnościowy w Barkasie były pasy od 75 roku, a od 81 były już bezwładnościowe. I tu popatrzcie na tą dźwignię zmiany biegów. No jest taka, o, aż tu idzie i tu wchodzi do skrzyni biegów. Jedynka, dwójka. Wiem, że to trochę zasłaniam. Trójka, czwórka. A wsteczny jest w ten sposób, że trzeba nacisnąć, przesunąć w lewo i do przodu. To znaczy do tyłu jedziemy. Dobra, no to co? Mniej więcej biegi wam już pokazałem. Czas zobaczyć, jak to auto jeździ. Lecimy, trzymajcie kciuki. Samochód jest oczywiście oparty na ramię. Tak samo jak wszystkie samochody dostawcze właściwie w tamtym okresie. Wiecie co, ciężko mi znaleźć ten lewarek. To jest takie, jak kamerzysta tutaj się zwróci bardziej, żeby było widać lewarek, to będzie widać przy zmianie biegów. Jak ja sobie nie radzę z tym znalezieniem ręką lewarka. Patrzcie co jest, dwójeczka, o. Ale same biegi wchodzą naprawdę pięknie. Nie ma co do tego się w ogóle przyczepiać. Silnik w ogóle jest żwawy. Patrzcie, trójka, 50, 60 już mamy. O, tylko trzeba uważać, bo samochód jest trochę zastany, ten egzemplarz jest w ładnym stanie, ale długo nie jeździł, no to możecie sobie wyobrazić, jak to jest, jak auto dłużej nie jeździ. Mójka. Nigdy nie prowadziłem Żuka, więc nie wiem, jak się Żukiem jeździ, ale myślę, że Żuk jest bardziej toporny. Tutaj te biegi, to wszystko wchodzi naprawdę tak fajnie. Duża powierzchnia przeszklona. Patrzcie za mną, ile jest szyb. Panoramiczna szyba tak zachodzi tutaj fajnie.
Znowu nie mogę znaleźć ręką dźwigni zmiany biegu. No i popatrzcie na otwieranie szyb. O, tak się otwiera, szyby odsuwane są i tu się blokuje. Jest kilka takich otworów i się blokuje i mamy ustawioną regulację szyb. Dwójeczka, gazu, silnik miarowo tak warczy, rwie się do pracy jak bohater socjalistycznej pracy z gazety propagandowej, z Trybuny Ludu, z pierwszej strony, naprawdę bardzo przyjemnie to brzmi. Ogólnie wrażenia są jak najbardziej pozytywne, nie spodziewałem się tego po Barkasie, a przy tym to był samochód taki, który naprawdę mógł dużo ładunku wziąć, miał niezależne zawieszenie, dosyć miękkie przedni napęd, co tak jak powiedziałem, to już enty raz dzisiaj było, no, rzadko spotykanym rozwiązaniem wtedy w samochodach dostawczych, szczególnie z RWPG. No i jest tutaj całkiem wygodnie, dosyć dużo miejsca między kierowcą i pasażerem. Osoby podróżujące z tyłu także nie mogły narzekać. O, dwójeczka, jest dwójeczka. Ona może nie jest tak idealną literę H, taką bardziej literę H, jakby to przedszkola rysowała, tak H i tak troszkę się zwężało. Trójeczka. Kierunkowskazy działają bardzo cicho. No, silnik jednak trochę hałasuje, bo tutaj jest bardzo słabe wytłumienie, a poza tym to jest dwusób, więc trzeba brać to pod uwagę, że często będziemy jechać z kierunkowskazem włączonym. No, nie słyszymy po prostu, kwestia przyzwyczajenia. Także nie bądźcie źli na kierowców Barkasów, że oni jadą z włączonym kierunkowskazem. Zresztą tak dużo ich nie spotkacie. No, teraz już troszkę pojeździłem i jakby ręka mi sama trafia na przekładnię zmiany biegu. W ogóle, jeśli chodzi o częstotliwość spotykania Barkasów, to w Polsce jest ich naprawdę mało. Jeżeli ktoś z Was ma Barkasa, piszcie w komentarzach, bardzo jestem ciekawy, czy jakieś się jeszcze znajdą, pewnie jakieś się znajdą. No i też liczba wyprodukowanych egzemplarzy jest znacznie mniejsza niż naszego Żuka czy Nysy, bo Nysy wyprodukowano prawie 500 000, Żuków prawie 600 tysięcy, a Barkasów niespełna 200 tysięcy. No to też pokazuje, jaka skala porównawcza była. No i Barkasy były produkowane do roku 88, a Nysy do 94, a Żuk do 98, więc 88 Barkas, no potem jeszcze chwilę agonia z czterosuwem, ale tam nie wyprodukowano tych aut dużo, tylko niespełna 2000 sztuk, więc to już jest prawdziwy rarytas. Ale nawet samochód z silnikiem dwuosobowym w Polsce, ponieważ te auta nie były oficjalnie sprzedawane, jest rzadkością. Ja powiem Wam tylko tyle, że już się do Jerzego zapisuję za kierowcę tego auta, także dziękuję Jerzy za udostępnienie tego samochodu, pozdrawiam. Mam nadzieję, że coś jeszcze kiedyś pokażemy z Twojego garażu. A z Wami żegnam się, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Uwaga, stop. Filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to poproszę łapkę w górę. No i do zobaczenia, ja jeszcze się nacieszę jazdą tym Barkasem. A niech tak.